Czy zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądałaby gra, gdyby można używać tylko i wyłącznie piły? W tym odcinku dostaniesz na to odpowiedź. A więc przed wami custom 100 graczy, ale tylko piła. A jeśli ty chciałbyś wziąć udział w takim odcinku, koniecznie wbij na Discorda, który jest w opisie. Jeśli chcecie, aby pojawił się kolejny custom, zostawcie tutaj 1000 łapek w górę oraz zasubskrybujcie kanał z dzwonkiem. Wpisujcie kod Rafa to ja i oglądajcie film do samego końca. Jak możecie zobaczyć, w lobby mamy tylko i wyłącznie widzów z Discorda, bo jeśli byście chcieli właśnie zagrać na takim customie, to tylko i wyłącznie na Discordzie jest taka opcja. Te osoby, które tutaj teraz widzicie, mają do zgarnięcia 100 zł PSC, ale zasada jest bardzo prosta. Można grać tylko i wyłącznie z piły. Zostały 3 sekundy do tego, żeby wszyscy wsiedli do busa. Ja najważniejsze, co muszę teraz zrobić, to po prostu zginąć. Jeszcze zanim wyskoczę z busa, w komentarzu napiszcie mi pomysł na kolejny custom na 100 widzów, w którym byście chcieli wziąć udział i ten najbardziej lajkowany, no to po prostu wybiorę. W grze mamy 71 osób. Ja wylatuję na komin i spadam z komina. Dodatkowa zasada jest taka, że można się bić dopiero od strefy tej, w której mamy otwierane bunkry. Nie wiem, która to będzie strefa, ale wydaje mi się, że chyba trzecia. Jak źle mówię, proszę poprawcie mnie. Także ja lecę teraz na komin. Kosmonauta upuszcza koronę zwycięzcy. Także ja wlecę teraz do tej małej dziury i albo wiecie co, nie, wcale tam nie muszę lecieć. Ej, myślałem przez chwilę, że nikt nie poleciał na Duma. I w sumie patrzcie, on ma całą lokację dla siebie, więc on prawdopodobnie piłę będzie miał. Dobra, ja się rzucam w jego kierunku, dajmy mu te 150. Piła tu jest! Piła! Stary, piła tu jest! Piła tu jest! Także widzowie, zaczynamy, jak możecie zobaczyć, zaczynamy od M Pro Roka. Tutaj kolega, jak widzicie, no piły do tej pory nie ma, ale ja bym się cofnął do tej pierwszej osoby, którą mieliśmy tam wcześniej, bo tamten gościu powinien mieć piłę. Słuchajcie, ja tam chciałem na Discord. Ty chłop, ty... Widzowie, chłop znalazł piłę. W grze mamy 70 osób i mamy tutaj kosmonautę, który wcześniej wypuścił koronę zwycięzcy. Co ciekawe, tego skina tutaj znam. Jeśli oglądaliście film na głównym kanale, to prawdopodobnie wiecie, o co tutaj chodzi. No, kolega znalazł nie to, co trzeba, bo znalazł Billy Bomby zamiast znaleźć piłę. Więc dobra, lećmy dalej. Zobaczmy, czy ktokolwiek w ogóle ma piłę, czy też nie. Ej, i tu ziomek Marcel X13. No, chłop już ma piłę. O co tu chodzi? To ja do odcinka z zakresu Krzakiem ostatnio szukałem piły, no chyba z 20 minut, a ten ziomek mają od razu. No i jeszcze gra na gitarze, no skubany. Mamy tutaj Kichana i to jest tutaj kolega, który już bardzo długo gra customy. W sumie nie wiem, czy on nie grał tych pierwszych customów, które nagrywałem już parę lat temu. A teraz do tego wracamy. No tu kolega jeszcze nic nie znalazł, z tego to chyba nic nie leci też. Chociaż nie wiem, czy piła z tego nie wyleci, nie mam pojęcia. Mamy Fifka 2012. Fifek sobie chilluje na samym środku mapy. Teraz chłopaki mają ogólnie czas na to, żeby zebrać mac, przygotować się do walki. Tu gramy late game. Nie jest to zwykły custom, w którym już mogą dojeżdżać na samym początku, tylko warto oglądać film do samego końca, bo tam, co się będzie działo, to ja nawet nie chcę myśleć. Tutaj kolega, jak widzicie, jest zadowolony, że go obserwuję, więc lećmy do kogo innego. I mamy tutaj Chorbowice B. Tak się kolega nazywa. No i on niestety piły, jak nie znalazł, tak nie znajdzie z tej skrzynki. I tutaj mamy Billy Bomby. Ja ogólnie nagrywałem ostatni odcinek z rekordu Billy Bomb. Jak patrzę, że komuś to leci od razu z pierwszej skrzynki, to jest mi przykro. Bo mi się w tym rekordzie udało znaleźć tego tylko 18. I w sumie kolejny custom, jaki zrobimy, to mogą być to Billy Bomby. To nie będzie głupie. Okej, zobaczmy kolejną osobę. I jest to Adasiek, to ja. Adasiek, jeden z najstarszych widzów kanału, widzowie. Być może niektórzy go pamiętają z tego, że gościu miał taki komputer, że jak w rozdziale trzecim mieliśmy rozwalane drzewa, te, które spadały, te kłody, to wtedy, kiedy tą kłodę się rozwalało i ona leciała w dół, to Adaśkowi wyrzucało komputer, także możecie napisać dla Adaśka RIP. Zobaczcie, co jest najważniejsze. Ważne jest to, żeby tutaj kolega miał właśnie metalowe ściany, bo w nich jest się w miarę bezpiecznym. Jeśli chodzi o mapę, jak widać, mapa wygląda w ten sposób. Zon prawdopodobnie, tak jest, on będzie styczny do zaświatów. Co się tam będzie działo wtedy z tymi piłami, to ja naprawdę nie chcę myśleć. Mamy jakiegoś gościa na rafcie, który zdobył sobie tutaj medalion i w sumie, ej, z tymi medalionami to nie jest głupia sprawa. Bo patrzcie, gościu z Dumsztadu poleciał na zamek Duma i zdobył 2 medale. I w sumie medal z Duma jest prawdopodobnie teraz najlepszym medalem. No bo daje nam leczenie, no bo podświetlanie, no to spoko. Ale tu będą grali pod końcówkę, żeby zdobyć tą stówę. HKP4004 Predator. Ej, to jest dobry skin do tego. Z taką piłą Predator to może być dobre. 70 osób w grze. Także dobra, przejdźmy dalej. Mamy Ditu420. Jeśli chodzi o Ditu, no to chłop ma pecha, bo nie znalazł jeszcze nic. Tylko głowa do góry,
naprawdę, głowa do góry i może ci się uda. Ej, a tu nie ma czasami fioletowej piły. Ej, a właśnie, właśnie, przecież jak ktoś nie ma piły, to najlepiej mieć samochód. Wiecie, o co chodzi? Najlepiej mieć samochód. Okej, okay, mamy widzu 1100, 1010. No i tutaj kolega też lata bez piły i widzowie, no najlepszy dopiero przed nami. Na razie mamy przygotowanie Extra Wizard 688. Ja nie wiem, czy nie powinienem im powiedzieć, że przy kominie była piła, tylko że jak ktoś ją wziął i ktoś się cofnie teraz do strefy. Ale prawdopodobnie ktoś wchodził do komina, więc pewnie ją znalazł. Jak ja sobie teraz tak szybciej przesuwam i patrzę na innych, o, tu niestety tego nie zobaczymy, ale on prawdopodobnie piły nie ma, jeśli ma samochód. Mamy R. Julka. Julek jest odpowiedzialny za nadawanie rank. Zagadajmy do niego. Panie Julek! R. Julek, wysiądź z tego samochodu, pokaż, co masz w ekwipunku, bo jestem ciekaw, czy... No Julek, niestety piły jak nie miał, tak nie ma. Słuchajcie, piły będziecie mogli znaleźć w bunkrach, więc idźcie do bunkrów i zróbmy w ten sposób, że jeszcze się nie bijemy od teraz, jak strefa dojdzie, tylko niech ludzie jeszcze wejdą do bunkrów, zobaczą, czy jest piła i ja dopiero powiem, kiedy się bijemy, dobra? Ale mimo wszystko uważajcie. Mimo wszystko uważajcie w tych bunkrach, bo wiecie, to się może różnie stać. Okej, mamy Janusza 2013-3645. Janusz prawdopodobnie też sobie tutaj jeździ bez tego, co powinien, czyli bez piły. I w sumie ja się tak teraz jeszcze zastanawiam, czy nie lepiej by było, jakby tutaj panowie się schowali w wodospadzie, no nie? Chociaż w wodospadzie się nie da schować, bo on jest naprawiony, zapomniałem. Ale ja jakbym nie... O, tu będzie miał gościu piłę. I będzie miał? On ją kupi? Nie, on nie ma na tyle złota. On nie ma na tyle złota. Ej, z bunkra złoto i możecie piłę kupić. Ja tutaj obserwuję teraz Janusza 2013-3645. Janusz, jak mnie słyszysz, to podskocz. Dobra, stary, złoto będziesz miał w bunkrze. Pamiętaj o tym, złoto będziesz miał w bunkrze. Więc dawaj do bunkra i stamtąd będziecie stać. Dobra, jeszcze się nie bijemy, panowie, jeszcze się nie bijemy. Dajcie wejść do bunkra, żeby były piły. Ja odliczę za chwilę co i jak. Okej, okay, bunkier zaczyna się otwierać, więc widzowie mogą tutaj jeszcze wejść do bunkra i zgarnąć piłę. I pamiętajcie, żeby dwóch nie nosić, ale nie wiem, czy się O, stary, zbieraj złoto, weź złoto jak najszybciej. Oni nie wzięli złota. Rozwal daszkiem, 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 daszek zbuduj. O, i teraz weź złoto i wiesz gdzie iść. Dobra, okej. No, nie masz go wystarczająco. Okej, słuchajcie, ostatnie 30 sekund i bijemy się. Także przygotujcie się, zboksujcie się wszędzie, przygotujcie się do walki. 20 sekund do walki, 10 sekund do walki, ostatnie 10 sekund. Dobra, Janusz, dawaj, stary, szybciej, szybciej. Uda ci się? Nie, no, chyba jeszcze brakuje. Janusz, dobra, nie jest! Janusz, dobra, słuchajcie, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, czas start, od teraz możecie się bić, powodzenia wam życzę, osoba, która wygra, zgarnia stówkę, więc no, grajcie pod końcówkę, żebyście się nie, wiecie, nie wywrócili. Okej, okay, mamy dalej 69 osób, widzę, że widzowie grają pod końcówkę i ta piła jest na tyle dobra, że nią możemy uciekać, więc co, ja sobie przejdę na inną osobę teraz i być może trafimy na kogoś, kto aktualnie się teraz bije. O, ej, Maksiu, ej, przecież, ej, jak on to zrobi, jak on to zrobi. I jeśli uda mu się zrobić... Maksio, ty to jesteś mistrzu. Ej, Maksio, powiem ci, nie wiem, czy ty mnie słyszysz. Jak słyszysz, to kucnij. Że to jest to. Stary, to jest to. Ja nie chcę nic mówić. No weź i nie was mi niszczy tego Skybase'a. Ej, nie mów o tym, nie mów o tym. To słychać. Dobra, uciekam dalej. Ja tutaj mówię szyfrem, żeby Maksia nikt tutaj, wiecie... Żeby nikt tego nie odkrył. Dobrze by było, żeby on miał czachy na sobie, nie? Żeby miał jak... Aha, nie, on ma... Nie, on chilluje, on chilluje. Dobra, jak widzicie, kolega tutaj wychodzi na Skybase'a. My do niego się zaraz cofniemy, ale przejdźmy jeszcze do kogo innego, czyli do TR Wojtasa. Czy TR Wojtas cokolwiek ma? Wydaje mi się, że on może nie mieć piły. Przejdźmy dalej. Janek 4881. Janek ma piłę. Ty, Janek ma piłę i ma fraga. Zobaczcie, dalej żyje 65 osób. Kolega ma 3 apteczki i wydaje mi się, że to jest gościu, który może zajść naprawdę daleko, bo jest piła, jest latanie. A wiecie, jak ktoś będzie latał w powietrzu, to nie będzie się dało go uderzyć. O, Marcel, Swiatosz niestety, ale już zginął, wgniata w glebę, czyli to jest za pomocą piły chyba, nie? Chyba tak. Chyba, że to jeszcze samochodem. Pio 17 Team, no niestety kolega piły nie znalazł, no jeden z pechowców. O,
tu ktoś właśnie wyeliminował piłą szkodową. Mister Rybka został skasowany. Zobaczcie, ile jest apteczek, zobaczcie, ile jest białego leczenia. To jest niesamowite. 61 osób w grze. Ja przypominam, kolejny odcinek będzie to custom z Billy Bomby, więc jak macie tutaj ochotę obejrzeć coś takiego, to subskrybujcie ten kanał z dzwonkiem. Wpisujcie kod Rafa, to ja w sklepie. Okej, zostało 60 osób. Zobaczmy na strefę. Strefa zamyka się na zaświatach i myślę, że ona się tutaj jednak skończy. Myślę, że ona się tutaj skończy. Okej, przejdźmy na solid. Nie wiem, jak przeczytać ten nick, więc może nie będę czytać. Tutaj kolega nie ma piły, więc lecimy dalej. Okej, tutaj jest kolejny ziomek i ten gościu niestety też nie ma nic. 57 osób w grze, a niektórzy nadal nie mają piły. No, on powinien wejść tu do bunkra i sprawdzić. Tylko pytanie, czy ktoś tam nie czeka z piłą odpaloną? No, wygląda na to, że nie. I wygląda na to, że też nic tutaj nie ma. Mamy Karolskiego 13 i Karolski 13, no niestety też nie ma piły. Ej, ciekaw jestem, ile jest pił aktualnie w grze. Dobrze by było, żeby ludzie sprawdzali to, co leży na ziemi, no nie? Bo tamte piły mogą być pozostawiane przez innych. Mamy Yahoo. Yahoo też to jest stary widz, który tutaj często jest na customach. Ja przypominam, customy na Discordzie. Zapraszam, link w opisie. O, jest miotła, ja bym tą miotłę... A ty chłop ma tutaj. Ej, on ma piłę. O panie, 56 osób. Grzmot eliminuje. No tutaj kolega, ej, nie tańczcie tych tańców z muzyką, bo później mi prawa autorskie do filmów przychodzą. Okej, mamy Wojtasa Wys. Wojtasowi chyba się skończyło paliwo. Oj, 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 oj. Ja bym szukał jak... Ej, a w ogóle ja bym tutaj, nie wiem, ja bym się gdzieś schował. Wojtas, weź ty się schowaj. Wojtas, uciekaj, stary, uciekaj i się chowaj najlepiej. Masz trochę leczenia. Ja na waszym miejscu to w ogóle bym się schował gdzieś, nie wiem, na wysokości jakoś, coś w tym stylu. Okej, Wojtas ucieka, zobaczmy dalej, kogo tutaj będziemy mieli jako kolejnego. Mamy Wafla, czemu Wafla? Wafel oczywiście tutaj ma, Wafel chyba w aptece pracuje, bo chłop ma 6 apteczek w ekwipunku. Jest piła, są kulki i są dobrze używane czachy. Ej, w sumie jakby tutaj stanąć na takim busie do odradzania, no to tak naprawdę nic i nikt nie może wam nic zrobić, no nie? To jest chyba już ze stref. O, mamy pierwszych teamujących się, oczywiście. Mamy pierwszych teamujących się. Team 17, dokładnie tak. Panowie, no. Nie no, oni tak naprawdę, widzowie, oszczędzają, wiecie co, no nie chcę ich wydać. Oszczędzają to, co tutaj pokazuję, ale ja myślę, że któryś z nich tutaj za chwilę zdradzi i będzie problem. Chociaż mają czachy, to nie mają się w sumie o co bać. Tylko pamiętajcie, że to jedna osoba wygrywa, więc mimo tego, że wy tutaj jesteście teraz w dwójkę, to tylko jeden z was zgarnie wygraną. Okej, tym razem obserwuję ziemniaka 123 4321. To tak trochę brzmi jak jakieś hasło. No niestety u niego nie mamy niczego, tak bym to powiedział. Mamy 44 osoby w grze. Lećmy i zobaczmy jakąś walkę w końcu, bo tutaj nas wszystko omija. I tutaj ktoś się będzie bił. Dobra, mamy Mańka SSSSS. Ma on piłę i co ciekawe, ja cały czas tą piłę słyszę. Aha, dobra, to była piła za nim. Dobra, poobserwujmy chwilę Mańka, bo wydaje mi się, że tutaj coś się będzie za chwilę działo. O, tutaj kolejny gościu przejeżdża na pile. Ktoś tam starczy Kapitana Ameryki gra. No, nieładnie. Kici Kocia podnosi koronę zwycięzcy. 42 osoby w grze. Manik tutaj atakuje. Jednak nie, jednak tutaj przestał. Mamy, o, 41 osób i zobaczcie, jaka malutka teraz strefa. To będzie dobre, to będzie dobre. To będzie taki typowy turniej, widzowie. Czasami tyle ludzi w turniejach nie ma, nie? A ja sam bym sobie coś takiego teraz zagrał, tak szczerze. Okej, czy coś się tutaj stanie? O, oni się teamują, ty. Ej, nie, on się chciał teamować, a on go załatwia, co jest grane. O, ale patrzcie, jak szybko karma wraca, patrzcie, jak szybko karma tu koledze wróciła. Ej, ale w sumie te samochody to jest 200 IQ w tej chwili. Dobra, on się tutaj zboksował, on prawdopodobnie będzie chciał tutaj wejść jeszcze raz, ale za tym boksem tutaj ktoś jest. Ja nie wiem, czy on to zauważył, ale tu faktycznie kogoś mamy, tak, i to jest ten sam gościu. To jest, oj, ej, ta piła jest mocna. Kopcio został wyeliminowany. Okej, mamy tutaj podleczenie się. 34 osoby w grze. Dobra, przejdźmy dalej, bo prawdopodobnie walka tam dalej trwa u kogoś. Jest piła. Ej, już prawdopodobnie każdy powinien mieć piłę, no nie? Zobaczmy, Bartłomiej 15, czy ma piłę? No nie. Jeśli chodzi o Bartłomiej tutaj... Ajajaj, Bartek, uciekaj, stary. Jak to w ogóle brzmi? Chłop go piłą dojeżdża. O co tu chodzi?
Nie, ale udało mu się uciec. Stary, używaj czegoś do leczenia, zabuduj się dookoła jakoś. Do samochodu, wejdź do samochodu i siedź w samochodzie. Czekajcie, ja mu muszę podpowiedzieć na Discordzie. Bartłomiej, Bartłomiej, schowaj się w samochodzie i się lecz w samochodzie. Tak, ja widziałem tą akcję, jak uciekałeś. Biedny. Biedny, 30, ej, 30 osób w grze. Ja nie wiem, widzowie, wydaje mi się, że to są jakieś kwalifikacje do FNCS-u w ostatni mecz. Mamy 30 osób w grze, strefa zaczyna iść na Doomstadt. Szczerze, ja sam bym sobie zagrał taki custom, tylko jak sobie teraz myślę o tym, to nie wiem, czy bym chciał jednak, jak patrzę na to, co tu się dzieje. Okej, Elo Zarwol zaczyna dojazd. Zaczyna piłowanie. Okej, o... Ty, ile tam jest apteczek? Ja cię kręcę, ile tu jest apteczek. Zobaczcie, ile teraz będzie pił. Są 22 osoby w grze, ale nagle zginęło tyle ludzi. To jakby od strefy, nie? Nie wiem, nie wiem, jak to się stało, że tak szybko. Mamy 22 osoby, ale ta jazda na tej chwilę jest świetna. Ja jestem ciekaw, czy ten gościu na Skybase dalej siedzi. Ja bym chciał tutaj tego gościa ze Skybase'a zobaczyć. Nie ma, nie ma, nie ma. Ej, gdzie jest gość ze Skybase'a? Ej, nie ma chłopa na Skybase'ie już chyba. Dobrze by było, żeby ktoś do góry popatrzył. Ej, każdy ma plecak. Każdy ma plecak i to... Auć. I to cięcie. Tutaj kolega ma piłę. Ty, dojeżdża, dojeżdża, dojeżdża. Ty, co jest? Co jest grany? Jak on tak za nim się... Okej, okay, będzie dojazd tutaj. Będzie dojazd. Jednak nie będzie. Jednak będzie cięcie kolej... Dobrze, kolejna osoba, no tu kolega piły nie miał. Widzu, ej, widzu nie miał piły do tej pory, współczuję. Mamy Yahoo, który jest tutaj mocno obity, ale zaraz będzie miał full. Tutaj mamy masę apteczek, ja bym za te bandaże to szybko wymienił, te apteki. Podleczyłbym się do fulla, ale tutaj kolega jednak nie ryzykuje. Przechodzi. Ej, jest gościu, patrzcie się jak wysoko. Dobra, mamy tutaj gościa w miarę wysoko, on nie ma piły. Ale jak on zamierza to wygrać, on chyba będzie wchodził po apteczki do strefy, chyba. Tak mi się wyda, no nie wiem. Nie mamy tutaj dużo ma. 16 osób w grze. Tutaj Kolo ma dosyć duże problemy, ale mamy szybkie przejęcie góry, dobra. Oj, 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 oj. Odpal apteczkę? Nie? Nie, no w sumie tu nie trzeba się... Oj, 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 oj. Bardzo mało maców, mało maców. Dobra, zobaczmy dalej. Bartłomiej 15 sobie lata cały czas. Mamy Elo Zarwola. Ej, on nie ma potki w ogóle. On nie ma... Auć. Karolski. Karolski tutaj wyjaśnił. Karolski, bierz piłę. Ty chłop... Ej, niewidoczno. Przecież ja bym tu kucnął po prostu. A, nie! Nie! Żartowałem. Ej, ja mu nie podpowiadałem jakby co. Ja mu nie podpowiadałem. Oni mnie nie słyszą. Ale to była zła decyzja. Okej, okay, mamy leczenie. Jeszcze ja bym tych potek użył jak najszybciej. Ej, da się leczyć pod... Aha. Ty faktycznie. Ale tutaj go mocno obiło. 14... ależ ryzyko tutaj kolega podejmuje. Stary, lecz się, on prawdopodobnie nie może anulować. Dobrze, ej, co on robi, on masz, aha, dobra, Yahoo, tamten gość miał 6 fragów, mamy Yahoo, mamy ziemniaka, 10 osób, 5 HP u kolegi, a apteczek 9, weź byku, użyj apteczki, ty co, aha, ty ktoś tymi granatami bije. Ej, mamy gamingowy placek. No tutaj nie wiem, czy te granaty są dozwolone. Nie wiem, czy te granaty są dozwolone. Chyba tak średnio. O, mamy Dawa. Daw, jak wiecie, zawsze tutaj, no, gra bardzo dobrze te customy. Więc ja obstawiam, że ten custom może wygrać Daw. Ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to się zakończy. O, właśnie. To jest to, czyli latanie. Teraz jemu nic nie grozi. Ma wszystko, ale nie ma leczenia. A Daw ma chyba tam 9, 6 albo 9 apteczek. Nie pamiętam. Jest tego spora, tam gość jest jeszcze wyżej, co ciekawe. Ale oni się tu prawdopodobnie będą bili na tym. Ej, on powinien... On powinien chyba... Oj, 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 oj. Chyba powinien spaść. O nie, nie. Ała, aż mnie nogi zabolały. Aż mnie nogi zabolały. Słuchajcie, 8 osób tutaj wybija. O, i to jest to, no. O nie, sam, myślałem, że sam siebie wybiję przez chwilę. Ale dobrze, że to się tak nie skończyło. Mamy... sprawdźmy Dawa. Tutaj gość... Ej, co się tu teraz dzieje? Co się tu teraz dzieje? 3 osoby. Patrzcie się. On sobie za strefą chilluje. No tak, widzowie, no tak. Ale tak dobrze obstawiałem chyba. Zobaczmy, kogo tu jeszcze... Ej, ale tutaj mamy jeszcze... Uuu, tu mamy więcej apteczek. Tu mamy więcej apteczek. Weź te apteki i uciekaj, bo on ci skasuje z piły za chwilę. Ej, dobra, biją się. I... Daw nie wygry... Nie, Daw wygrywa! Także widzowie, w dzisiejszym odcinku wygrywa Daw. Jeśli wy chcecie zagrać, wbijajcie na Discorda, który jest w opisie. Proponujcie jaki kolejny custom. I trzymajcie się, na razie. Cześć!